Załoga z numerem 30 już wjeżdża. O, zawodnicy wychodzą, to mnie cieszy. Pomachają, my też pomachajmy, drodzy Państwo. Tak, ciekawe dlaczego. A to nasi zawodnicy, Automobil Klub Cieszyński, Szymon i Łukasz. No to Szymonie, powiedz coś dla tych tutaj kibiców, którzy machają do Was, co przed jutrzejszymi zawodami. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy na starcie tak prestiżowego rajdu w tym roku. Czuję jakąś tam na pewno na sobie presję z tego powodu, no bo tak naprawdę jest to rajd na moim podwórku, także będziemy starać się dać siebie na pewno więcej niż daliśmy dotychczas. Trzymamy mocno kciuki, trzymamy za Łukasza, którzy reprezentują barwy Automobil Klubu Cieszyńskiego. Numer 30 to Szymon Żarłok i Łukasz Sitek, Honda Civic. To ich samochód. No jeszcze troszkę podjazd musi... Zaliczam do udanych. Jesteśmy na mecie z niewielkimi przygodami, gdyż na czwartym odcinku, w sumie przy samej już końcówce odcinka, złapaliśmy kapcia. Musieliśmy zmienić oponę. W zasadzie dwie, no, nie dysponowaliśmy piątą sztuką. No ale myślę, że wyszło nam to na dobre. Poza tym wszystko jak najbardziej w porządku, także super. Dziękuję bardzo. Na mecie. Samochód cały, kierowca i pilot też zadowoleni. Ja bym prosiła Cię o kilka słów podsumowania. Jak się jechało? Jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, bo jesteśmy na mecie tak prestiżowego rajdu jak Barwulka Cieszyńska. Jechało nam się dobrze, kilka problemów, przebiliśmy koło na jednym odcinku, ale wszystko poszło jak najlepiej, jesteśmy na mecie, to najważniejsze. To jest najważniejsze, a ja tylko zapytam pilota, bo wiem, że Łukasz i jako pilot, i jako kierowca, Łukaszu, jak to jest lepiej, na prawym czy na lewym?
No, jakoś tak od początku sezonu częściej jestem na prawym fotelu niż na lewym, czyli częściej jako pilot, ale bardzo mi się to spodobało. Taka sama jest frajda i adrenalina jak na lewym fotelu, także super. Cieszymy się bardzo razem z Wami. Wielkie gratulacje dla załogi z numerem 30. A ja czekam już na kolejną załogę z numerem 31, która za chwileczkę będzie na mecie. Jako